Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. 39 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 3 kwietnia. Informacje przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie przez cały dzień, wczorajszy przez cały 2 kwietnia, kontynuowali ostrzał artyleryjski i rakietowy ukraińskich miast. Rakiety spadły m.in. na obwód połtawski. Tutaj celem Rosjan było m.in. lotnisko w mieście Myrhorod. W godzinach porannych natomiast pojawiły się informacje o uderzeniu kilku rakiet na cele w Odesie. Między innymi zniszczony został, czy też trafiony został, bo informacje jeszcze do nas spływają, nie, nie mamy ostatecznych potwierdzeń, że trafiony został terminal naftowy w porcie. Rosjanie starają się stymulować panikę, obniżać morale ukraińskiego społeczeństwa, ale tak samo uderzać w obiekty ważne dla ukraińskiej gospodarki. I tu warto wspomnieć również o tym, że wczoraj pojawiły się informacje o ostrzelaniu przez Rosjan w dniu 1 kwietnia rafinerii w mieście Krzemieńczuk. Miała ona zostać poważnie zniszczona. Rosjanie starają się wywołać kryzys w ukraińskiej gospodarce, starają się doprowadzić do stanu, aby, w którym ukraińska gospodarka, ważne obiekty dla ukraińskiej gospodarki po prostu nie były w stanie realizować tutaj zadań na potrzeby ukraińskiego państwa i społeczeństwa. Przez całą sobotę docierały do nas informacje świadczące o tym, iż Ukraińcy skutecznie przejmują kontrolę nad szeregiem miejscowości znajdujących się w obchodzie kijowskim i czernichowskim. W nocy strona ukraińska poinformowała natomiast o odzyskaniu kontroli nad całym obwodem kijowskim. Wycofujące się oddziały kierujące się na Białoruś były i są atakowane przez siły zbrojne Ukrainy, a w ręce Ukraińców padają kolejne egzemplarze rosyjskiego sprzętu, szczególnie wozy bojowe i czołgi. Z wyzwolonych miejscowości spływają informacje i potwierdzają to nagrania, zgodnie z którym Rosjanie prowadzili masową grabież ukraińskich domostw. W rosyjskich zniszczonych ciężarówkach, czy też w wozach bojowych odnajdywane są przedmioty, takie jak patelnie. Widać że, wozy widać, że ciężarówki przewoziły pralki. W wozach bojowych znajdywane są nawet dziecięce zabawki. Rosjanie starają się te towary, ten zgrabiony sprzęt sprzedawać na Białorusi oraz wysyłają te rzeczy właśnie z Białorusi do Rosji pocztą Świadczy o tym chociażby nagrania z białoruskich placówek kurierskich i pocztowych. Pojawiają się również informacje o odnajdywaniu przez Ukraińców masowych grob w ludności cywilnej, między innymi w Buczy czy Moturzynie. Tam odnaleziono mogiłę, w której, co potwierdzają zdjęcia, przysypano piaskiem ciała cywilów. Jak twierdzą ukraińskie źródła, osoby te rozstrzelano poprzez strzał w głowę. No, zdjęcia i informacje napływające z obszarów są zatrważające. Niektóre ciała, co widać na fotografiach, mają związane ręce z ulic i okolic bloków mieszkalnych. Dopiero teraz zbierane są trupy mieszkańców. Na północy sytuacja jest jednak coraz korzystniejsza dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińcy zajęli nie tylko obwód kijowski, ale tak samo, warto podkreślić, wypychają Rosjan z obwodu Czernichowskiego. Rosjanie co prawda wycofują się, lecz... Ukraińcy atakują i tutaj Rosjanie ponoszą straty. To nie jest tak, że sobie swobodnie wycofują się na teren Białorusi. Walki nadal trwają w obwodzie Czernichowskim. Tutaj Rosjanie nadal, no nadal, nadal dochodzi do walk. Nie, ma, nie powtarza się sytuacja z obwodu kijowskiego, gdzie Rosjanie rzeczywiście zdecydowali się na pełną ewakuację. Sytuacja wygląda jednak odmiennie na wschodzie. Tutaj Rosjanie. Nadal przyjawiają inicjatywę, starając się wyprowadzić ataki z okolic północnych obszarów okupowanego wschodu Ukrainy, na południe, czyli z tego na północ od Donbasu, tutaj na południe atakują, oraz z południowego wschodu Ukrainy, tu z nad Mariupola, starają się uderzyć na północ. I ma to służyć większemu tutaj okrążeniu ukraińskich jednostek, znajdujących się na Donbasie. W najgorszej sytuacji pozostają. Jednostki, które znajdują się pomiędzy Kramatorskiem a Sywierodonieckiem. Tutaj Rosjanie rzeczywiście intensywnie starają się zamknąć je w kotle, i tutaj ta sytuacja Rosjanom w dłuższej perspektywie może się udać. No, należy dalej obserwować sytuację. Być może Ukraińcy wykonają inny manewr, który, który pozwoli na uniknięcie tego scenariusza. No, realizacja tego scenariusza będzie bardzo niekorzystna dla Ukraińców, jeżeli udałoby się im zająć, jeżeli Rosjanom udałoby się okrążyć, czy to właśnie w tym mniejszym kotle. Pomiędzy Sywirodonieckim i Kramatorskim, czy to już później w efekcie na przykład poważnej ofensywy w szerszym kotle, właśnie od południa i północy Donbasu. Strona rosyjska nadal nie przechodzi do zmasowanej ofensywy. Prowadzona jest jednak, prowadzone są jednak ataki na miejscowości takie jak Rubiżne, Sywirodonieck, Popasna, Troickie, Avdiivka, Marinka i Krasnohorivka. Rosjanie, Rosjanie ciągle oczekują na dodatkowe jednostki w tym te, które trafiły na Białoruś, Obwodu Kijowskiego i Czernichowskiego. Prawdopodobne uderzenie skoncentruje się na miejscowościach takich jak wspomniany już Cywierodoniec, Rubiżne i Popasna. No i tak samo nadal kontynuowany jest atak, szturm Mariupola. Sytuacja musi wyglądać poważnie, gdyż administracja Obwodu Ugańskiego apeluje do ludzi o szybką ewakuację z tych obszarów, spodziewając się masowych ostrzałów artyleryjskich miast znajdujących się właśnie na wschodzie kraju, Czyli obszar obwodu Donieckiego i Ługańskiego. Zgodnie z informacjami strony ukraińskiej, Rosjanie przygotowują się również do przeprowadzenia referendum dotyczącym utworzenia Hersońskiej Republiki Ludowej. Starają się przy tym brutalnie tłumić protesty ludności okupowanych miast. No wczoraj takim, jednym z takich, takich działań był, było przeciwdziałanie akcji protestacyjnej, która miała miejsce w mieście Enerhodar. Na południu Rosjanie. Starali się również prowadzić atak, mający na celu uzyskanie kontroli nad całością obwodu hersońskiego, tu w stronę Mikołajowa. Sytuacja na wschodzie pozostaje na ten moment jeszcze stabilna, jednakże, Ukraińcy, jednakże strona ukraińska informuje, że rzeczywiście Rosjanie przygotowują się do przeprowadzenia poważnej, poważnej ofensywy i e, sytuacja ta, wymagano dalszej uwagi. No, miejmy nadzieję, że Ukraińcy tu przygotują się do odpowiedniej obrony. Rosjanie ściągają wszystko, to, co jest możliwe, chcą rzucić na tym kierunku do walki. Możemy jednak przypuszczać, że nie tylko morale Rosjan jest dosyć słabe. Tu dochodzą informacje ukraińskiego wywiadu o tym, że nawet dowódcy starają się unikać wykonywania rozkazów. rosyjscy dowódcy. Podają, pod pojawiają się informacje o tym, że w kadrze oficerskiej rosyjskiej że rosyjscy dowódcy i oficerowie starają się w ogóle wypisywać już dokumenty mające na celu no, dotyczące, dotyczące odejścia z, ze służby, więc tutaj sytuacja w armii rosyjskiej miejmy nadzieję jest dosyć zła. Oczywiście to są informacje wywiadowcze, do których należy podejść z ostrożnością. Na pewno strona rosyjska przygotowuje się do poważnego uderzenia na wschodzie. Na kierunku wojny informacyjnej, oprócz kontynuowania działań z zakresu zrzucania na Ukrainę i NATO odpowiedzialności za wybuch wojny, strona rosyjska wzmacnia swoje działania z zakresu pracy ze społeczeństwem białoruskim. W tym celu białoruskiej telewizji opublikowano wywiad, który udzielił Dmitrij Pieskow. Podkreślił on, iż w przypadku ataku na to i NATO i Ukrainy na Białoruś, Rosja od razu przystąpi do wojny. Działania strony rosyjskiej mają na celu mobilizowanie białoruskiego społeczeństwa oraz przygotowywanie go do potencjalnego udziału Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie lub przeciwko NATO. I to jest niepokojący sygnał. Nadal należy monitorować właśnie tę sytuację, czy to ruch wojsk na Białorusi rosyjskich, czy też właśnie aktywność dezinformacyjną naszego potencjalnego przeciwnika. Podsumowanie Michał Marek w niedzielę, spotkanie o poranku. Mam nadzieję do usłyszenia i dobrego dnia wszystkim. Wzajemnie miłego dnia.